69 sekund i 25 setnych. 69 sekund i 25 setnych. Drugi na mecie jest Krzysztof Kokupski, Polonia, trzeci Marek Latoś, Iskra i czwarty Marcin Wybicki. Polonia biła wyścig pierwszy, wygrali żużlowcy Iskry 4-2. W związku żółtym Cezary Owidzień, w związku białym Jarosław Kała, to za Owidzień Pola Kiła, gaz czerwony Piotr Dziemba i niemiecki Marek Garszka, oba Kinka. Jeszcze raz obsada drugiego wyścigu od zewnętrznej, w związku czerwony Piotr Dziemba i Iskra, w żółtym Cezary
zwyciężył w trzecim wyścigu, zdobył 3 punkty i uzyskał czas 68 sekund i 20 setnych. 68 sekund i 20 setnych. Wywinamy się Franciszek Jaziewicz, trzeci Tomasz Poprawski i czwarty Rafał Dobrucki z Polonii. Wyścig trzeci remisowy 3-3. Stan meczu 10-8 dla Żużlowców i Iskry. Głód zewnętrzny. Jasny Gdyński, Marek Jaski, Polonia Piła. Czerwonym Piotr Kociembalicka i w żółtym Krzysztof Okupcz i Polonia Piła.
Thank you.
Proszę o wyścigu.
taki dziury, no ciężki tor, tak, no ciężki tor. Na pewno gdyby tor był, to wynik może też był korzystniejszy dla nas, to już trudno powiedzieć, na lepszy torze to Ciranie też może byłby się lepiej czuł. Proszę pana, postawię wszystkie balony. No, w sumie nie oglądałem za dużo biegów, bo miałem trochę pracy przy sprzęcie, jeszcze ten upadek taki niefortunny, ale poszczególne biegi były ładne. Więc jechał Krzychu Okulski, mi jechał, no akurat miałem takiego pecha, że nie jechałem. Trudno powiedzieć, czy to wina była, czy jego, czy moja, ale dobrze się nic nie stało, a nie jednemu, czy mogę pana wrócić. Trudno mi powiedzieć, mi się wydaje, że każdy będzie bronił swojego zdania, swojej tezy, mi się wydaje, że Milik wszedł we mnie za ostro, mógł odczekać, na pewno bym mnie obskoczył, tak myślę, bo ja niespecjalnie się czułem na tym torze i mógł poczekać i to później było i było wszystko w porządku. No za szybko chciałbym przejść we mnie i tak się stało, jak się stało. Dziękuję bardzo, mi się dwa słoweczka rzeki, nieco do gazety, no. Nasze. A ojcie? No jak to dneska się tutaj jeździło? Tu? No, co rzekniesz o torze? Bardzo cipki, ale fajni. Jeden wypadek i jeden karambol na motorze, a tak wyglądało, tak jak wyglądało. Słyszeliśmy o twoich kłopotach ze zdrowiem. No, no coś gorszy, ale lecę odjechał, nie tak jest na przykład. Czy mógłbyś nam przekazać swoją opinię na temat wypadku z Jaziewicza? Czy możemy nas wyświetlić ten wypadek? Ten wypadek? No, ja jestem jego przedchadzę. Puściliśmy do przodu przed nim i on do mnie zatoczył, zakręcił. I przed nim kółkiem tu na nogu i na gard. Tak, zachycił i tak wyparek. Co stało się z maszyną w jednym z ostatnich biegów? Z maszyną motoplatu Oska przekręcił. Tak, Dobrucki mnie wrócił swój motor i ostatni razem ja na swój drugi motor. Poznałem, że on był szybciej na tym torze niż ten pierwszy. Czy nie masz żadnych pretensji do sędziego, że cię wykluczył w tym biegu? Czy przyznajesz się do tego, że miałeś winę? W tym biegu to jest takie obojętne, ale ja sam był przyszedł i on do mnie zakrącił. No, tak, ale sędzia jest daleko, bo tam to sędziewa, nie? Tak sędzia może spadnie widno, ale nie wiem, to był przed sędzią, no bym mówił. Ale po prostu sędzia źle zrobił, że cię wykluczył. Nie powinien cię wykluczyć, bo ty nie spodobałeś wypadku. No, co powie, sędzia to jest tak musi być, nie? No. Sędzia to jest pierwszy. A jak to się, jak ty tu do tego podchodzisz? Jak ty do tego podchodzisz? Do czego? No do tego wypadku. Powinien cię sędzia wykluczyć? No ja myślę, że nie, bo ja sobie o nieco przed nim. Czemu uważał, że znajdziesz? Ale nie jechał sobie do bandaży, ja jechał prosto i on późno, że jest daleko i troszkę tak zrobił i ohak. I to on też nie widno, że to jest bardzo blisko i on też nie chciał, ja też nie chciał, no, ale tak dopadło jak dopadło. Czy uważał, że znajdziesz uznanie na takim razie? A jak ty myślisz, w oczach trenera pojedziesz w dalszych meczach ligowych? Dalszych nie wiem, to zależy od trenera. A jak ty myślisz, pojedziesz? No, gdyby był tor jak tu, to 100%. Dziękujemy ślicznie za rozmowę. Proszę bardzo. To jest kolejny z meczy przegranych, można powiedzieć, niefortunnie na wyjeździe. Z nami to było różnie, czy nie? Ja bym wrócił do tatu, nie? Powiem szczerze. To znaczy tam, żeby... Zawodnicy, którzy zrobili poniżej 5 fugen, to jest kompromitacja. Tu na myśli Jarka Gałę czy Sonia Szybuśkiewicza, którzy porobili 0 i to pomimo wpadki tego defektu Milika, to no, Milika nie można obciążać w tej chwili za wynik, bo pozostali zawodnicy nie pojechali. Zaskoczyła mnie ostrogę na plus. Nasi zawodnicy to na dzień dzisiejszy to pierwszy, co możemy daleko zapomnieć. I to jest tylko Okupski. Pobliżej Gała ewentualnie, reszta młodzi. To może być postawa zespołu, plus to jakiś stanęło, tak. Co chodzi pana decyzji sędziego w biegu 10, gdzie są wyuczone pracownicy? Rozmawialiśmy przed chwilą z Wackiem, mówi, że on absolutnie nie wczuwa się do winy. Wacek był z przodu, ja powiedziałem, że Wacek był z losami słusznie. Z przodu, zresztą
na dobre to mógł poczekać, bo Franek Jaziewicz nie jest takim zawodnikiem, żeby akurat można rozgrywać ten wyścig na jednym okrążeniu. Cztery okrążenia ma jeden bieg i podejrzewam, że Bater tylko w dalszym części biegu będzie na pewno przeszedł. No i tak stało się, nie inaczej. Czy sądzi pan, że w najbliższych meczach, które się odbędą, nasi zawodnicy potrafią się zrehabilitować, wyskać? Jeśli mam być szczery, to powiem, raczej nie. Nasi zawodnicy są zawodnikami naszego toru. Tylko naszego toru. Każdy obcy tor nie leży im, zresztą sami widzieliście. Zostało z tych dobrych zawodników, zostały tylko nazwiska. Nic więcej. Na naszym torze, proszę bardzo, mogą pojadą w granicach dobrego, przyzwoitego wyniku. Ale na wyjeździe to Myszkiewicz, Waldek Cison, Jarek Gała, naprawdę to jest kto pojedzie ze stronieri w meczu? Karczenko. Dziękujemy ślicznie za rozmowę.